wywiad z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest major Waldemar Fydrych, major z pomarańczowej alternatywy, jak piszą w podręcznikach historii, postać pomnikowa, która trafiła do bunkra Gauleitera Greisera. Jak ci się tu podoba? No mi się, znaczy bunkier się podoba, chociaż Gauleiter, współczuję Gauleiterowi, że taka mała przestrzeń, myślałem, że większa. To trudniej bombą trafić, bo to... No to też jest prawda, natomiast ja przez wiele lat działałem we Wrocławiu i nasz Gauleiter, znaczy jeszcze z czasów wojny Festu Gumbreslau, Gauleiter Hanke na przykład był bardziej zasłużoną postacią, bo został ostatnim szefem SS, kiedy się okazało, że Heinrich Himmler zdradził Führera, także... Mam nadzieję, że we Wrocławiu te bunkry Gauleiterów są o wiele większe. Zanim opowiemy o pomarańczowej alternatywie i o tym wszystkim, to podobno sztukę teatralną napisałeś ostatnio, czy tam pierwszy akt jej i pracujesz intensywnie, ledwo mi się udało ciebie wyciągnąć do programu. Jaka to sztuka? No to jest sztuka, pierwszy akt jest, że dwóch facetów się spotyka. Jeden wygląda jakby był prezydentem miasta, drugi dyrektorem teatru. Akcja się dzieje we Wrocławiu i oni, jeden się okazuje, że mają kontakty erotyczne ze sobą. Gejowskie. Gejowskie, ale oni bardziej cenią ten prezydent niby miasta, bo to jest wszystko, nie wiadomo, czy to jest, są prawdziwe. Postacie, bo prezydent się nazywa Dudkiewicz. Dudkiewicz, a pseudo, czyli to też nie wiadomo, czy to jest... Czyli to nie wiadomo, czy to Dudkiewicz, czy to Rafał jest. Dudkiewicz, ale w każdym bądź razie oni ze sobą uprawiają, co jest bardzo ciekawe, że wchodzą do szafy, bo zazwyczaj geje wychodzą z szafy. Się to nazywa, że pokazują się otoczeniu, że są gejami i tak dalej, a ci wchodzą do szafy, bo się przestraszyli, że jakieś panie tam się pojawiają. I tam odbywają ten swój stosunek i tam jest w tej sztuce pokazane, ona jest jakby takim antidotum na sztukę Klątwa, bo w Klątwie tam... Właśnie Klątwa cię zainspirowała, można tak, powiedzieć. Tak, bo ja oglądałem bardzo dobre teatry, to był Grotowski, Kantor, Grzegorzewski w Warszawie w Teatrze Ateneum, był Szajna, Swinarski. No, Wajda zrobił bardzo znakomite dzieła teatralne, Biesy, na przykład w Teatrze Starym. Zresztą Wajda mi kiedyś powiedział, że film dla niego to jest, było coś łatwiejszego niż teatr. Mm-hmm. I po prostu, że teatr wymagał większej pracy. I co teraz z tym teatrem? No, znaczy teatr na świecie, znaczy jest coś takiego zauważalnego, że teatr na świecie przestał się liczyć. A w polski teatr w latach 70., co też paradoksalnie, ale w czasach schyłkowej komuny Gierka, był to najlepszy na świecie teatr. Jeszcze ja zapomniałem powiedzieć o Tomaszewskim, była najlepsza na świecie pantomima. I dzisiaj teatr na świecie nie jest taki, a w Polsce ten upadek jeszcze jest większy. Zabierz mnie do świata, gdzie sztuka jest coś warta, gdzie piękno i harmonia. No i jak nagle w teatrze, bo to jest bardzo niebezpieczne, robienie sztuki publicystycznej w teatrze, bo wszystkie takie zamysły sztuki publicystycznej, czy w czasie rewolucji francuskiej, czy później się kończyły, że niski poziom, nie?
i w teatrze Hibnera, którego bardzo ceniłem jako aktora, w ogóle postać, imienia jego w tym teatrze zrobiono sztukę, gdzie jakaś pani sobie wyciąga z cipy, nazwijmy to, nie wiem jak ta pani się nazywa, no ale jeżeli z cipy swojej wyciągała flagę i później inna pani mówiła, żeby, że zbiera pieniądze na to, żeby zamordować prezesa PiS-u, nie? Ja nawet jakby inna pani wyszła, by mówiła, że chce przewodniczącego PO, żeby zamordować kogokolwiek innego, to jest to po prostu, znaczy sztuka dobra, jak bierzemy Bułhakowa i była cenzura i on napisał Mistrza Małgorzatę, jedni mówią, że 12 lat, drudzy, że 20 i wprowadzał różne elementy takie, że nie mówił, że ten jest ten, bo to rzeczywistość sowiecka nie pozwalała, ale to wielkie dzieło. Dostojewski, który mógł sobie pozwolić na przykład na atakowanie Tołstoja, się nie lubili Dostojewski z Tołstojem, to nigdy nie robił czegoś... Polacy woleli Tołstoja z reguły. No tak, ale Dostojewski, ja na przykład wolę Dostojewskiego, ale całego Dostojewskiego czytałem. Dostojewski nigdy nie, że stworzył kilku postaci, powiedzmy postać Tołstoja, z Nieczajewa stworzył w Biesach postać Wierchowieńskiego, w znakomitej obsadzie wtedy Sztur grał, ojciec oczywiście wielki aktor, niezależnie od poglądów, wcześniej Wojtek Przoniak. I to jest po prostu coś takiego, że ten teatr się stał słaby. Ja postanowiłem napisać, że proszę bardzo o pedałach, że tutaj pedałują, tam są pederaści, tutaj cioty. I jeżeli oni uważają, że jest wszystko ekspresją artystyczną, to ja tutaj też to, co mówię... Ja napisałem coś takiego, że jak są, nie wiem, te grupy rekonstrukcyjne, które pokazują różne wydarzenia, tam, nie wiem, patriotyczne z różnych czasów, to Klątwa to była trochę taka stalinowska grupa rekonstrukcyjna. No. W sensie, że pokazywano stosunek do polskości, no właśnie z lat tamtych. To znaczy, ty zrobiłeś taką rzecz, to, jak pisałeś o tym na swoim blogu, że te teatry, które się przedstawiają jako nonkonformistyczne, działają tak naprawdę dla tego, który daje im kasę. A kasę rozdają, wyjaśnijmy Państwu, prezydenci miast, którzy są akurat skłóceni z obecną władzą. No i ty zrobiłeś coś takiego, że jak chcecie kontestować, no to ja teraz będę kontestował prezydenta Dubkiewicza pseudo, tak? Tak, no bo o mnie też zrobiono sztukę pod tytułem Pomarańczyk i moje nazwisko było i oni czekali, kiedy... Bo byli z tobą skonfliktowani. Miasto Wrocław rządzone przez prezydenta Dudkiewicza. Dudkiewicza, to jest tego typu kwestia. A w Słupsku, gdzie jest osoba nagłaśniana w Polsce, bo że jest gejem, zrobiono o Wiolecie Vilas, nie? Mhm. Ja znałem Wioletę Vilas i tam robienie o kimś sztuki jest i mówienie, że ten, jest głupie, bo jeżeli teatr, jeżeli się chce coś dobrego zrobić, to jest nieważne, to można inne nazwisko, jeżeli to jest dobre, no to się przebije. Dostojewski nie pisał, że to jest tam stary Wierchowieński, to jest Tołstojem i po prostu Biesy są znakomitym powieścią. Mhm. Natchnieniem były dla Sartra, dla Camus, dla wielu twórców, dla Wajdy i po prostu, że w ten sposób sztuka, że nie trzeba, a taka sztuka publicystyczna, no to teatr może się do partii zapisać cały i też do takiej czy innej partii też występować i powiedzieć wtedy, proszę bardzo, my na przykład jesteśmy teatrem Platformy Obywatelskiej, czy PSL-u, czy PiS-u, czy cokolwiek, nie, że to jest głupie, ale to mnie natknęło, że ja zacząłem się interesować po prostu tymi wszystkimi sprawami związanymi z poprawnością polityczną i ta poprawność polityczna to trochę przypomina cenzurę z czasów PRL-u i mi się wydaje, że dzisiaj na świecie to jest walka między ludźmi wolnymi i ludźmi, którzy są niewolnikami na przykład poprawności politycznej. Ja nie mówię, że tylko ta poprawność polityczna zniewala. Niewolnicy nowej ery, wszyscy darmo wykształceni, przed królową spodnie zdjęli, jeszcze cieszą się i złożyli broń bez walki, tańczą jak w teatrze lalki, lekko życia to dewiza generacji tej.
Ja tu jednak wolę być, no bo funt nie zmienia nic. Na kolanach źle się myśli, boli tylko gard. Ja tak nie chcę, nie potrafię, w żyłach płynie lachów krew. Wszędzie trzeba żyć i walczyć, nie, nie poddam się. Nie poddam się. Nie poddam się. Pamiętaj, pamiętaj. Masz serce wolności, pamiętaj, pamiętaj. Nie kupi cię nikt, pamiętaj. Ja na przykład jestem przeciwko tej poprawności politycznej, że trzeba mówić to, co się uważa i nie ukrywać. Ja uważam, że to akurat to jest taka sztuka jest dziadostwem, że ja lepszą zrobię, gdzie tam sobie druta będą obciągać, proszę bardzo. Niech... Prezydent z dyrektorem teatru. Ja na przykład teraz na Facebooku napisałem, że bardzo, no, że to, co się w Londynie stało, ten zamach, to jest zła rzecz, natomiast, że się bardzo cieszę, że u nas nie ma zamachów, że dobrze, że muzułmanów nie zaprosiliśmy do Polski, bo ja kiedyś jak napisałem w moim blogu, że nie chcę muzułmanów, to największa ilość ludzi w ogóle czytała. Ja to uczciwie, dlatego że ja uważam, że po prostu musimy wszystko robić w Polsce, niezależnie kto może rządzić, dążyć do tego, żeby ludzie nie ginęli, nie? I mam świadomość tego, żeby pomagać tym ludziom tam na miejscu, że jakieś tam w domu pieniądze, ja się tym nie zajmuję, ale są tam na jakąś fundację, która działa w sprawie Syrii. Natomiast ja uważam, że to, co Angela Merkel zrobiła, to, co się dzieje, to jest po prostu draństwo. Napisałem, że lewacy, którzy, znaczy tam napisałem, że lewacy, którzy uważają, że należy w ten sposób pomagać, to niech jak walczą o prawa kobiece czy inne, to jadą sobie do Arabii Saudyjskiej. I ogromna ilość ludzi weszła na ten mój Facebook, bardzo duża. I po kilku dniach otwieram Facebook i tam jest napisane, że mój, że czy to jest spam, czy nie, że to zostało wykreślone. Ja napisałem, że to nie jest spam, że to jest mój wpis, to oni, że... Zablokowani majora na Facebooku, tak? No tak, na 24 godziny i że jeżeli będę dalej takie rzeczy robić, to po prostu, że mogę mieć konto na dłużej albo w ogóle. No to ja... Czyli wychowawczo wobec siebie oddziaływano. Tak, to ja sobie pomyślałem, że jak wychowawczo, to napiszę, że bardzo się cieszę, że naród polski jest tak mądry, inteligentny, że u nas nie ma zamachów i jesteśmy tacy dobrzy ludzie, że nie ma potrzeby, żeby były zamachy, a gdzie indziej nie są tak wspaniali jak Polacy i są zamachy. I tak w ten sposób po prostu sobie pomyślałem, żeby napisać. I w pewnym momencie myślę, że to trochę jakbym wracał do komuny, że działam na zasadzie aluzji, bo wtedy jakby oni wycięli, to ich mogę do sądu podać. A z drugiej strony, Facebook jak komuna zadziałał tutaj, tak? No, znaczy, ja myślę, że Facebook do pewnego stopnia poprzez swoje ograniczenia, bo człowiek, jeżeli jesteśmy wolnymi ludźmi, to jeżeli komuś się nie podoba, że ja coś piszę, to proszę bardzo, może mnie do sądu podać, aczkolwiek nikomu nie życzę, żeby mnie do sądu podał, dlatego że po prostu sprawy w sądach... Masz duże doświadczenie. Mam duże doświadczenie, mogą trwać i 6 lat i 10 lat i ta osoba, która mnie poda, może na przykład... Pozdrawiamy polskie sądy. Tak, że może różne problemy już później mieć psychiczne, już nie tylko ze mną, ale z działaniem sądownictwa. Natomiast ja uważam, że Facebook nie jest czymś oknem wolności na świat. Jeżeli jest oknem, no to z spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i to nie naszą, tylko w ogóle Facebooka. Wróćmy do tego dla młodzieży, czym była pomarańczowa alternatywa. No więc wyobraźcie sobie coś takiego. Jest komuna, za manifestowanie grozi, że cię zamkną i pojawia się akcja Święty Mikołaj. Wychodzą święci Mikołaje reformować ustrój komunistyczny. Jeden Mikołaj przełazi, nie wiedzą, czy to jest Mikołaj ze sklepu, czy taki Mikołaj z happeningu, bo czym robi, przychodzi Mikołaj z diabłem, to już go zamykają, po czym tych Mikołajów się pojawia dużo, zamykają ich wszystkich i w końcu zamykają też tych Mikołajów sklepowych. Te Mikołaje były łańcuchem powiązane. Bo to trudniej było rozciąć. Okrzyki były, ale jaja, aresztują Mikołaja. Ja nie pamiętam, czy jednego, czy drugiego, że wyciągali, próbowali ten łańcuch jakoś, czy razem, już teraz nie pamiętam. Natomiast do mnie mówią,
SB-cy. Panie Waldku, czy pan wie, że też aresztowano dwa oryginalne Święte Mikołaje? To chodziło. Czyli z domu towarowego, ze sklepu, tak? Tak. I płonęła benzyna. Przewrócone kubły na śmieci. Zabić. Zamo na Legnickiej. Zamo na Legnickiej. Zamo na Legnickiej. Zamo na Legnickiej. Wylała się krew. I płonęła benzyna, w gardle rośnie gniew. Zabić tego stu**a! To też tak było jak z papierem toaletowym. Ja widzę, że tutaj duże ilości papieru w bunkrze leżą, tak, bo z tego dawnego bunkrze Gauleitera Greisera przez lata zrobiono tu magazyn obrony cywilnej za komuny. Aha. I teraz papier toaletowy. A ja myślałem, że to jeszcze od czasów Gauleitera ten papier toaletowy. Jak to było z papierem toaletowym, opowiedz. No jeden był happening, bo ja dwie ulotki napisałem, że rozdajemy papier toaletowy na ulicy Świdnickiej. I wtedy była strasznie, oni się przygotowali bardzo dobrze, żeby aresztować i ja byłem obwieszony papierem toaletowym, jeździłem na rowerze. W sklepach, żeby nie było kompromitacji, to duże ilości papieru toaletowego się pojawiły i ludzie kupowali w tych sklepach po 6, były jakieś przydziały po ileś rolek i wychodzili i oni też byli aresztowani, ci co kupowali ten papier toaletowy i było, się stworzyło ogromne zamieszanie. No i później tam na to... Nie wiadomo było, kto kupował apolitycznie, tak, a kto kupował Zadymiarsko jako wichrzyciel. Tak. No i to były różne akcje, no między innymi akcja Krasnoludki też była, gdzie się przebraliśmy za Krasnoludki. Tutaj czapki dwie są, żebyśmy służbowe czapki ubrali. Służbowa czapka, ja również. Za Krasnoludki. No i... Było często podczas happeningów akcji alternatywnej na coś, że się myliło, mówią, a to ty byłeś od tych Krasnoludków? Nie, mówię, od Krasnoludków to ten major. Więc ja szyłem czapki, te czapki były kolorowane. Ja kroiłem, a koleżanka szyła na maszynie i to było w takim trzonolinowiec budynek we Wrocławiu. Tam też chyba w tym czasie Boguś Linda mieszkał, nawet nie wiem, czy on nie dostał na klatce schodowej czapki i po prostu... Tych czapek bardzo dużo uszyłem, bo ja wpadłem na ten pomysł, żeby czapki zrobić krasnoludków, bo wcześniej zrobiliśmy happening i przyjechała milicja. Ja zobaczyłem, że takiej kompozycji bardzo złożoną nie można jej, bo jak zaczniemy wyciągać, to oni nas aresztują. I wpadłem na pomysł, żeby wcześniej malowałem na murach krasnoludki, na plamach po napisach. No właśnie, czyli był napis, czyli teza, antyteza to zamalowanie go przez milicję i synteza, czyli krasnoludek. I ja w Łodzi, bo zostaliśmy aresztowani na ulicy Sienkiewicza w Łodzi, dzisiaj jest Komenda Miejska Policji, a wtedy była Szkoła Chorążych Milicji i tam malowaliśmy krasnoludka. I nagle wyszedł facet, nie, ja się odwróciłem, patrzę, że jakiś milicjant stoi i się pyta, co robimy, a ja mówię, że kończymy pompon. A czy mamy zezwolenie, a ja mówię, zezwolenie że na pompon, tak? A ja mówię, że tak, a od kogo? Od Pana Boga. No to w takim razie... No najwyższa instancja, tak, jakby nie było. Będziecie rozmawiali z moim przełożonym, no ale się okazał ten przełożony, że nie jest Panem Bogiem. Czyli, że to niższa nieco instancja, bo to był major milicji, mi się nieraz myliło, jak oni się do niego, panie majorze, zwracali, to ja się też wtrącałem, ale to było takie drobne faux pas, powiedzmy. Później nas zawieźli na Kopernika w Łodzi, tam już siedzieliśmy na komisariacie i SB-ek cały czas chciał wiedzieć, dlaczego malujemy i przyjechaliśmy do Łodzi, krasnoludki, a ja mówiłem, że rewolucję chcę krasnoludków zrobić i na drugi dzień, kiedy protokół spisywano, ja wtedy zrozumiałem to olśnieniem i inspiracją umysłową. To nie były dla mnie
wykłady z filozofii na uniwersytecie, tylko kontakt z milicją. No, twierdziłeś, że w swoim manifestie surrealizmu socjalistycznego, że każdy pojedynczy milicjant jest dziełem sztuki, tak? Tak, i ja myślę, że dzisiaj policja też jest dziełem, tylko że mniej artystycznym niż kiedyś ta milicja, nie? I ja wtedy do gościa mówię, że proszę pana, że tezą był napis, antytezą, znaczy tezą, tak, był napis, antytezą plama, a synteza był krasnoludek, że ja jestem sukcesorem jedynym myśli Hegla z dialektyki Marksa i jestem estetą, estetykę tworzę i chcę zrobić rewolucję krasnoludków, że im więcej będzie krasnoludków, tym lepiej. I, no i ideologicznie jak, załapał czy? Musiał pomyśleć dosyć fałszywie o mnie, że jestem wariatem, ale to spowodowało, że zaczął mnie zupełnie inaczej traktować. Zawsze komuna, zawsze u Sowieta było tak, że dysydent, tak, wariat, to tak, jednak się tak cofali trochę. Tak, tak. I a ty pisałeś w tym samym manifestie socjalistycznego surrealizmu, nas nie zatrzyma nawet brama szpitala psychiatrycznego. No tak, no to bo socjalizm sam w sobie był dziełem wyśmienitym w ogóle, dziełem sztuki i uważałem, że takie, że ja chodziłem do psychiatry w ogóle i mój psychiatra, ja byłem majorem, a mój psychiatra był pułkownikiem. Jak ty do niego trafiłeś? Ja dostałem z wojska takie zaproszenie, żebym wybrał sobie jednostkę wojskową w SOR-ze. A ja studiowałem już drugi fakultet i pomyślałem sobie, że najlepiej, żeby to zostało rozwiązane na terenie przychodni zdrowia psychicznego dla studentów. No i poszedłem do tej przychodni zdrowia psychicznego. Najpierw w rejestrację powiedziałem, że ja zawsze w eleganckim towarzystwie bywam. Ta pani powiedziała w rejestracji, że tutaj tylko i wyłącznie przychodzi eleganckie towarzystwo. No i później do niego trafiłem w ten sposób. No i tam całe seansy, mieliśmy grupy psychoterapeutyczne, pojechałem na obóz psychoterapeutyczny, gdzie prowadziłem manewry wojskowe. No i tam doszło do tego, że mnie wydalono z obozu psychoterapeutycznego, ale mnie Za co? Prawdopodobnie, bo my rząd stworzyliśmy na obozie psychoterapeutycznym i w trakcie wyborów, bo to najpierw był samorząd, armia i jeszcze legia cudzoziemska powstała, opanowaliśmy ten obóz i mnie usunięto, ale psychiatrzy z drugiego obozu psychoterapeutycznego warszawskiego mnie pozyskali i byłem gościem honorowym na drugim obozie psychoterapeutycznym. Oglądaliśmy Lot nad kukułczym gniazdem, pacjenci i tak dalej, że było bardzo fajnie. No ale później ta kartoteka narosła, no już mnie nie chcieli do wojska. Poza tym ja stworzyłem własne wojsko, bo uznałem, że wojsko PRL-owskie nie jest w stanie sprostać moim nadziejom. Prawdziwe wojsko stworzyłeś. Nadziejom i potrzebom. No i później te happeningi robiliśmy. No był właśnie Dzień Ludowego Wojska Polskiego, Dzień Milicjanta, Dzień Tajniaka. Opowiedz coś o tym. Dzień Tajniaka to w ogóle kilka razy robiliśmy i Dzień Tajniaka to było coś takiego, że napisaliśmy, że tajne służby, ma być spotkanie tajnych służb i tajniacy się bardzo świetnie zachowali, bo stwierdzili, że jak jest Dzień Tajniaka, to wysłali tylko milicję, żeby nas legitymowała. Się nie pomieszało. Tak? Tak, tak, a oni prawdopodobnie obchodzili Dzień Tajniaka, że drinkowali tam na komendzie, bo jak w Dzień Milicjanta mnie zatrzymano, no to tam wszyscy byli nadrynkowani na komendzie i tajniakom się nie chciało w ogóle przesłuchiwać i dali takiemu milicjantowi, który chyba był trzeźwy i ten milicjant w ogóle nic nie rozumiał,
mnie opisywał, jak ja wyglądam, tam, że bębenek, mówiłem, że w afrykański, on mnie się pyta, gdzie byłem w Afryce, to ja mówiłem, że na wybrzeżu Kości Słoniowej, zaczął na mnie krzyczeć i ten taniak wrócił, chyba wychodził co chwilę, żeby sobie golnąć na zewnątrz. Milicjant chciał też, żeby mnie sfotografowano, ale oni byli tam pijani i powiedzieli, że jeżeli nie da rady, to ten milicjant chciał, żeby czarno-białe, chociaż oni powiedzieli, że też, żeby on mnie opisał po prostu, bo ci fotografowie też tam, także bardzo sympatyczny dzień milicjanta był. Najpierw kierowaliśmy ruchem drogowym, a później na komendzie, wprawdzie nas nie potrafi... Czarka ci spadła. Nie, nie, to ja muszę, bo to po prostu jestem na służbie. Aha. O, służba nie... O, teraz stoi. Teraz stoi. I w pewnym momencie jakaś zadyma była, bo we Wrocławiu jest przejście podziemne i szef milicji po prostu przez megafon zaczął krzyczeć, że milicjanci proszeni są o zejście do podziemia. No to wszyscy zaczęli bić brawa, ale były też... O, to walczyliście, tak? Tak. Albo na przykład, że ja napisałem, żeby wszyscy się na czerwono przebrali. No i się wszyscy, dużo ludzi się przebrało na czerwono. Był pancernik Patiomkin, krążownik Aurora, różne rzeczy były. Miał być zdobywany bar Barbara, tam mieliśmy czerwone potrawy jeść, ale SB-cy zamknęli bar Barbara. Była napisana kartka awaria, nie? I... Awaria systemu, można by powiedzieć. No i tam, żeby uniemożliwić, bo my chcieliśmy władzę oddać w ręce ludu w barze Barbara, natomiast w pewnym momencie, bo tłum zaczął krzyczeć rewolucja, ludzie ubrani na czerwono i dowódca milicji przez dach z megafonem wystawił głowę i zaczął krzyczeć łapać czerwonych. Było tych na czerwono, no to wszyscy zaczęli bić brawo. Twoja ekipa początkowa, tworząca później pomarańczową alternatywę, w wielkim stopniu wywodziła się z hipisów. Co to by było być hipisem za komuny? Wyjaśnijmy młodzieży. No to w ogóle jest tego typu sprawa, że dużo ludzi kontestowało system jako taki, system komunistyczny i kontestowało przy okazji też konsumpcjonizm. Natomiast to, co jest ciekawe i co dzisiaj można powiedzieć, bo ja pojechałem w Bieszczady, na Możdżera koncercie byłem i tam zjechało się dużo ludzi, którzy mieszkają w Bieszczadach, hipisów. I o dziwo, na różne tematy rozmawialiśmy, było to jakiś czas po wyborach i to, co mnie zadziwiło, że droga w większości hipisów poszła w kierunku wolności, nie? A kierunek wolności jest czymś takim, że my na świecie mamy dwie opcje, które się, to jest naturalne, powiedzmy, są przeciwstawne sobie. Jest lokalna opcja i opcja światowa. Chcemy jedną i drugą opcję, no bo chcemy podróżować. Ludzie, którzy robią interesy, no chcą gdzieś coś kupować, sprzedawać. Natomiast one się kłócą często ze sobą i ci ludzie, hipisi byli w Bieszczadach, mają poglądy bardzo wolnościowe. Są tak jak ja, powiedzmy, że są za Unią Europejską, ale za tym, żeby ta Unia Europejska była dla ludzi, a nie dla urzędasów. To jest niesamowite, że dzisiaj ci hipisi, oni nie są, nie należą do krytyki politycznej. Znaczy, to nie chodzi o to, żebym ja teraz... Ja to o krytykę polityczną traktuję jako pewien, no pewien znak, powiedzmy, drogowy czy coś takiego, tylko raczej mają poglądy może społeczne, ale idące w kierunku wartości pewnych prawicowych, lojalność, jakieś takie rzeczy. Ja też byłem hipisem, byłem anarchistą, popierałem socjalistów we Francji.
duchem, w pewnym momencie stwierdziłem, że najlepiej być duchem świętym. No i psychiatrze zresztą to kiedyś tłumaczyłem. Negatywnie się ustosunkował do tej twojej koncepcji politycznej, tak? Nie, jak ja powiedziałem, że jestem duchem świętym, to on powiedział, że to bardzo dobrze, to nareszcie się spotkaliśmy, nie? Także tylko chcę powiedzieć, że jest coś takiego, że ważna jest ważny wymiar ten społeczny do bliźniego i ważny wymiar wolności. I tego dzisiaj lewica nie jest w stanie z siebie wygenerować. I większość hipisów dawnych, jeżeli byśmy patrzyli z punktu widzenia krytyki politycznej, to można powiedzieć, że mają poglądy prawicowe, nie? Skupiłem swą dziewczynę dzisiaj w hipermarkecie. Właśnie miałem jej powiedzieć to, co mówi się kobiecie, a była właśnie odpowiednia chwila, bowiem puka z wędlinami znacznie się oddaliła, a puka z pieczywem jeszcze się nie zbliżyła. Już miałem się odwrócić i powiedzieć, moja miła, no i wtedy tani swetrze ona zobaczyła ciebie i skończyła się minuta, którą mieliśmy dla siebie, bo nie ma czasu. Mamy zabawną sytuację, bo jak dochodziło jakieś SLD czy coś, jakaś postkomuna do władzy, to nigdy żadnych hipisów u władzy nie było. Teraz mamy Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego PiSu, pseudonim Pies, wyjaśnijmy. Pies Ryszard Terlecki, marszałek Kuchciński, pseudonim Członek. To skompromitujemy marszałka Kuchcińskiego, ale taką dokładnie miał ksywę jako hipis w Przemyślu, czyli nawet w tej polityce hipisi czy hipisowcy, trzeba by się zastanowić. Tak, ale ja myślę, że to nie jest zatracenie tych wartości społecznych, tylko to, że wartości liberalne, one idą w kierunku dużego kapitału i ten duży kapitał zabija, jeżeli nie jest, nie ma tej, na tym dialektyka polega, reakcji, i z reakcji jednej strony i drugiej może coś ciekawego powstawać. Jeżeli tej reakcji nie ma, no to po prostu to możemy mieć destrukcję totalną i dlatego dużo ludzi, którzy kiedyś kontestowali, dzisiaj nie popierają na przykład lewicy, nie? Ja mówię politycznej lewicy. Tak. No. Po jednej z manifestacji KOD-u napisałeś coś takiego, obejrzałem fotografię z wrocławskiej manifestacji KOD-u, są tam resztki niezjedzonej przez Platformę Unii Wolności. Widzę tam ludzi, którzy w latach 80. oczerniali Kornela Morawieckiego, opowiadali, że jest on terrorystą. Robili to w Polsce i za granicą, tak by Solidarność Walczącą pozbawić środków i zniechęcać ludzi. Nie będę pisać, ile wysiłków musieliśmy włożyć, by wyczepiać z siebie te pijawki, które w końcówce lat 80. usiłowały spacyfikować i włączyć do siebie pomarańczową alternatywę. Tak było? No było. No to było coś takiego, że ja dzisiaj trochę też inaczej patrzę na doświadczenia ludzi, że ludzie z wieku mazowieckiego, oni przeżyli stalinowską komunę i dla nich to, że mogli sobie z generałem Kiszczakiem i generałem Jaruzelskim usiąść przy stole i doprowadzić do tego, że paszporty mogli ludzie mieć w domach, wyjeżdżać, że cenzura została zniesiona. Oczywiście dzisiaj mamy, ale ja mówię cenzura w sensie państwowym. To było dla nich wielkie, a ja wychowałem się w zupełnie, startowałem innych czasów i dla mnie na przykład obrady okrągłego stołu, no to było bicie piany, jak to happening zrobiono w Łodzi przy okrągłym stole. Nie? Na czym polegał ten happening, bicie piany, przypomnijmy? Skiba to robił, znaczy, że jakieś tam ubijano pianę, dużo ludzi się zeszło, była konsternacja bardzo duża, oni byli ubrani w garnitury. I to jest coś takiego, że po prostu że dla mnie okrągły stół mógł być jakimś etapem, ale nie był czymś docelowym. A dla człowieka starszego wieku, nie Morawieckiego, bo Kornel akurat się ukrywał i jego przekonywałem, żeby wyszedł z ukrycia, to w ogóle była cała sprawa dotarcia do niego i tak dalej, bo uważałem, że nie będzie żadnego już nowego stanu wojennego, to dla ludzi z tego pokolenia Drawicza wtedy, profesora Gieremka, bo tam różne rzeczy, to dla nich to było w ogóle jakieś wielkie osiągnięcie, a dla młodego pokolenia to nie było wielkie osiągnięcie. Siedzą przy okrągłym stole, ramię w ramię i bok w bok.
Na ich tarczach lśnią symbole, orzeł, krzyż, czerwony smok. Ukarani czy bezkarni, ciemność im na nerwach gra. Bezimienni, legendarni, omawiają przyjście dnia. Ja uważam, że młode pokolenie, ja bardzo się mi spodobało młode pokolenie, które poszło na wybory, bo pomagać, ja jestem za pomaganiem, jestem, że się cieszę, że są imigranci z Ukrainy, że są Wietnamczycy, ludzie, którzy często potrzebowali i tutaj znajdują schronienie i są częścią naszego społeczeństwa, ale ja nie zgodzę się nigdy z religią, która mówi, że kobieta jest gorsza, że jakiś pan, który jest duchownym, bo ja sobie, dla mnie jestem buddystą, sobie cenię księży i chciałbym sobie cenić też duchownych muzułmańskich, a to jest bardzo, nie poda ręki na przykład kobiecie, to ja uważam, że z czymś takim trzeba walczyć i jestem zdziwiony, że organizacje feministyczne, gdzie kobiety są naprawdę niszczone w takich krajach, ja już nie mówię o Arabii Saudyjskiej, ale bo tam bogactwo jest, nie? To prawnie mogą być niedoceniane, ale powiedzmy Pakistan, że jest ogromna ilość krajów i to są kraje muzułmańskie, gdzie naprawdę życie kobiety jest 100 razy gorsze niż w Polsce, gdzie tam przemoc i tak dalej to jest nic. I że te organizacje w skali całej Europy, one nic nie robią w obronie tych kobiet, natomiast chcą, żeby przybywała większa ilość właśnie towarzystwa, które uważa, że kobiety powinny w chustach chodzić, najlepiej, żeby miały zakryte. I to nie są moje wartości, to nie są wartości ani wyniesione przeze mnie z religii chrześcijańskiej, się urodziłem w rodzinie katolickiej, ani nie są moje jako hipisy, ani nie są moje jako buddysty, aczkolwiek dzięki buddyzmowi bardziej chrześcijaństwo rozumie. Ja dlatego nie zgadzam się na to, żeby jakieś opcje, które nie chcą choinek w jakichś miastach, pod pretekstem, że są jacyś uchodźcy czy imigranci, chcą niszczyć kulturę. To Ted Kaczyński, wszyscy mogą do mnie mieć zastrzeżenia. Una bombę. Tak, nie mylić go z Jarosławem Kaczyńskim, aczkolwiek też nieprzeciętna osobowość intelektualna, wyraźnie wskazał, że dużo to, co nazywamy, ja nie chcę obrażać, że lewacy, no bo, ale ludzi o takich skrajnie często lewicowych poglądach, niepodpartych, bo lewica się wzięła od biedy, i od, no właśnie, oni daleko od biedy dzisiaj. A oni tak, że oni po prostu nie się wstydzą własnej kultury, tożsamości. Ja na przykład, jak jestem wszędzie za granicą, się nie wstydzę, że jestem Polakiem. Oczywiście wiem, że nasz kraj, jak i każdy kraj, ma swoje dobre i złe strony. Jeżeli ktoś przesadza na temat Polski, to potrafię zarypostować. Jeżeli ktoś mówi coś konkretnego, co jest prawdziwe, no to się zgadzam, nie? Ale nie mam kompleksów i mi się wydaje, że część ludzi, którzy się chcą wyrzec naszej tożsamości, że ma kompleksy, po prostu są niedowartościowani i to jest bardzo smutne, ale to nie jest tylko zjawisko w Polsce, to jest zjawisko we Francji. Ja kiedyś byłem zwolennikiem partii socjalistycznej w czasach Mitterranda, nawet żonę Mitterranda, kiedy on już nie żył, spotkałem, bardzo ceniłem, bo on bardzo popierał wolność w Polsce, o wiele mocniej niż Giscard d'Estaing, który chciał z Moskwą współpracować i był prawicowcem, nie? Natomiast dzisiaj ta partia partia socjalistyczna we Francji to jest jeszcze coś o wiele gorszego niż powiedzmy Nowoczesna w Polsce. Przepraszam, że tak, że mówię na zasadzie pewnego dadaizmu politycznego. Wiesz co, bo jak mówisz o tych uchodźcach, mi się przypomniało, bo tutaj pojawiają się zarzuty, nie chcesz imigrantów, to pewnie rasizm przez ciebie przemawia. Ja sobie przypomniałem, jak ja miałem do czynienia, organizując kiedyś Komitet Wolny Kaukaz w obronie Czeczenii, z tymi uchodźcami czeczeńskimi, z jakim oni przyjeżdżali tutaj szacunkiem dla Polski. Tak, oni wiedzieli o naszej historii, wiedzieli, że my się stawialiśmy Moskwie. Oni mówili, ja mam swoją religię, ty masz swoją, ja to bardzo szanuję. Przez
tysiące tych uchodźców, czy dziesiątki tysięcy się przewinęło przez Polskę, większość jechała na zachód. Nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Poza wszystkim, to ci uchodźcy to często najczęściej dzieci, kobiety, babcie, no tak, mężczyźni z reguły, tacy, którzy byli ranni i już nie mogli walczyć. No tak? Jak sobie porównamy to, co napływa stamtąd, to oczywistym jest, że ci, którym przez głowę nie przyjdą motywy rasistowskie, są przeciwko tej fali, która rozwala Europę. Tak, tak i trzeba, nie, bo to jest jeszcze jedna sprawa, że z krajów muzułmańskich, znaczy z krajów, gdzie jest większość muzułmańska, która rzeczywiście skorzystała na rewolucji, na wiośnie arabskiej i się rozwija w kierunku państwa posiadającego pewne zasady, tak jak dekalog, bo dekalog jest dla wszystkich, nie? I w buddyzmie też jest 10 wskazań, to jest Tunezja, nie? I to jest coś takiego, że w Tunezji rząd, widząc, że w szkołach koranicznych tworzy się ekstrema, to po prostu potrafi zamknąć szkoły koraniczne, a we Francji, w której jest o wiele więcej, bo w Tunezji były dwa zamachy i zrobiono porządek, rząd francuski nie potrafi zamknąć tych szkół, nie potrafi nic zrobić. Ja uważam, że Tunezja ma większą przyszłość niż na dzień dzisiejszy niż Francja. Ja na przykład uważam, że takiej Tunezji należy pomagać, która idzie w kierunku tego, żeby ze światem współpracować, żeby islam nie był czymś, co zawojowuje kraj i ekspansję i robi problemy ludziom różnym, niż na przykład we Francji, w której się to coraz bardziej gromadzi. Wszyscy spychają, w ogóle udają, że ja we Francji mieszkałem 10 lat, ja któregoś dnia powiedziałem, że ja bardzo przepraszam, ale jeżeli do szkoły przyszedł imam i dzieciom, znaczy do nauczycielki miał pretensje, że teoria Darwina jest w szkole, to należy pójść do prasy i o tym powiedzieć, bo jeżeli się tego nie zrobi, to nastąpi konieczność, żeby Front Narodowy kiedyś wygrał. I mówię, jeżeli uważacie, to po prostu prędzej czy później. Czyli przewidziałeś, kiedy to nie było jeszcze prawdopodobne, się nie wydawało, tak? No, bo jest coś takiego, że jeżeli się ukrywa coś pod dywan, no to w końcu ktoś będzie musiał to pozamiatać. I to akurat, no, że Front Narodowy dzisiaj jest mocny, że oczywiście ja się nie zgadzam z poglądami prorosyjskimi i tak dalej. Rosyjskie pieniądze niestety tam bardzo dużą rolę odgrywają. No tak, tak, to jest oczywiście, tylko mówię o mechanizmie, że my nie powinniśmy nic ukrywać i to, co w Polsce jest dobre i czego w Niemczech nie ma, to tak, że jeżeli jakiś jest fakt i on może być niewygodny dla Gazety Polskiej, powiedzmy, w której ty pracujesz, ale będzie wiedziała też Gazeta Wyborcza, no to będzie to pisać, nie? Jeżeli się jakiś fakt pojawi, który dla Gazety Wyborczej będzie niekorzystny, ja mówię o społecznym, to na pewno Gazeta Polska nie będzie robić tego dlatego, żeby się nie narażać, bo środowiska dziennikarskie są powiązane ze sobą w Gazecie Wyborczej, tylko też będą pisać. Na przykład, że u nas niemożliwe byłoby to, co się w Kolonii działo, że przez kilka dni prasa ukrywała, że tam były okradane dziewczyny, że jakaś, nie wiem, jedna czy kilka było gwałcone, no w ogóle, że się horror dział i prasa, dopiero społecznościowe media i tak dalej. Ja uważam, że u nas dzięki temu, że jest konkurencja... Kibic Pogoni Szczecin wywiesił wtedy na meczu siatkówki w Berlinie transparent chroncie wasze kobiety, a nie a naszą tak, demokrację. Tak, tak, tak. I przejechał, bo ja rozmawiałem z nim przez telefon do wspólnego znajomego mamy i on zdziwiony mówi, no on pojechał normalnie na balety do Berlina poimprezować, po czym poszedł na mecz, wywiesił transparent, no bo wiele razy tak wywieszał, no i nagle pojawia się, nagle przyjeżdża w roli gwiazdy no i tak, celebryty tak, niemalże no do Polski. Tak, tak? Tak, tak. Taki jest skutek tej cenzury. Nie? Oczywiście nie, że ja uważam, że poprawność i powiązanie kręgów biznesowych i kręgów medialnych w Niemczech powoduje, że nie ma tak naprawdę wolności w prasie. Znów zabrali mi po materowi medal, który dostał za moje meta smutki. Powiedzieli, że już się nie należał, bo podczas wojny przecież jeszcze małym dzieckiem był. Gdzie jest prawda? Gdzie jest prawda? Powiedz mi, gdzie jest prawda? Gdzie jest prawda? Powiedz mi, gdzie jest prawda? Gdzie
dla mnie to tak Komitet Obrony Demokracji, jeżeli ja bym punktował to, no to trochę głupio było, że pani Kiszczak przyniosła akta do Wałęsy, do teczkę Wałęsy i że zrobiono, że to jest Kaczyński winny, nie? No tak, Kaczyński tego winny, tak dokładnie. Tak, tak. Ja znam ówczesnego prezesa, który przychodził na happeningi pomarańczowej alternatywy. Kiedyś przypomniał, że na domek na Świnickiej przyniósł krzesło, na którym ja stanąłem. On był wtedy w szkole średniej, Łukasz Kamiński i ja przemawiałem na tym krześle i w IPN-ie jest coś takiego, że kobieta przyniosła dokumenty. Wiadomo, że IPN, prezes się przestraszył i wolał, żeby to porobiono zdjęcia, żeby to zabezpieczyć. I wiadomo, że procedura, ponieważ to dotyczyło byłego prezydenta, no osobę bardzo ważną, że badania grafologiczne się zrobi. I w badaniach grafologicznych nie sposób jest, jak jest taka ilość materiału, jeden podpis można nieraz podrobić, ale też jest bardzo ciężko, żeby po prostu te badania, no to by musieli być podstawieni grafolodzy, ale jeżeli normalnie, no to nie ma. No Wałęsa mówi, że za jak będzie inna władza, to będą nowe badania. Ja nie, ja chcę powiedzieć taką rzecz, że moje zdanie jest takie, że on się pojawił na komendzie i się bał, jego koledzy zginęli i podpisał, mógł tam... No tak, ale potem brał pieniądze. Tak, że mógł donosić, nie lubił, bo ma straszny charakter. Nie, to ja mówię, że ma straszny charakter i mógł donosić. Później zaczęło mu się nie podobać, widział, że nie musi donosić, więc przestał. Znaczy moja taka jest opinia. A później on działał dla siebie, no jako prezydent, no był takim prezydentem, jakim był, to wszyscy widzieli, ale po prostu ja uważam, że jak kot robił tą manifestację w obronie Wałęsy, to oni się podkładali w tym momencie, czy tak samo jak pułkownika Mazgułę, chyba tak, tak się nazywa. Tak, tak, to mówił, że tak kulturalny ten stan wojenny był. No dosyć... on był różny, natomiast no to znaczy kot... Redaktor jako... naczelny Trybuny Ludu i lektor dziennika telewizyjnego też był obecny na tych manifestacjach KOD-u w roli obrońcy demokracji. Że KOD po prostu zabrnął w taką ślepą uliczkę. Charakterystyczne jest dla mnie to, że nawet partia Razem, która jest antypisowska ideologicznie, no bo ostro lewicowa, tak, nie chce przychodzić na te manifestacje KOD-u, Razem organizować akcji, no bo wyczuwa, że to nie ma, występowanie dotychczasowo tą uprzywilejowaną grupą nie ma sensu z jej punktu widzenia, z punktu widzenia, nie wiem, jej programu, tak? Znaczy oni, no bo to jest coś takiego, że ludzie, którzy dzisiaj są w opozycji, bardzo nerwowo reagują na przykład na 500+. I jeżeli jakaś rodzina ma dwoje, troje dzieci i dostanie pomoc i jest jeszcze niż demograficzny, bo dużo ludzi wyjechało, to jest jedyne rozwiązanie, bo inne rozwiązanie, no to byśmy musieli imigrantów na siłę, nie? Możemy przyjąć i uchodźców, ale z określonym nastawieniem do rzeczywistości, a nie tak, że ktoś jutro nie będzie, albo będzie chciał w szatach kąpać się w basenie, nie po to, żeby takie paranoje były, nie? I tam jakieś organizacje praw człowieka go będą bronić, albo nie chce już wchodzić w to, co się dzieje, nie? I moje zdanie jest takie, że po prostu, że KOD nie jest osadzony, nie ma jakichś korzeni, nie? No bo Komitet Obrony Robotników, była to wielka sprawa, ja roznosiłem ulotki, mnie to nie interesuje, czy Kuroń z Macierewiczem założył, czy Macierewicz tylko z Jedynką, czy jeszcze jakieś, ja po prostu te ulotki roznosiłem i bardzo lubię pana Antoniego, Jacek, który moim przyjacielem był i to dla mnie nie stanowi. Natomiast Antoni Macierewicz teraz, kiedy usuwa w wojsku naprawdę tych starych trepów z komuny, tak, którzy znaczy, zdegenerowali tą armię całkowicie, jest diabłem w mediach. Nie, ja uważam, znaczy nie, ja uważam, ja zostawiam tam, bo nawet nie czytam tam mojego asystencie, tam jakieś rzeczy trochę komiczne, tam ataki, że ta doktryna wojskowa może się nie podobać części generałów hierarchii wojskowej, którzy są przyzwyczajeni do tego, że jest armia
i że armia odpiera atak. Jedna rzecz tam była dla mnie, która nie pasowała do tej doktryny, którą dzisiaj się robi, w oparciu o obronę terytorialną, że on uważał, że jeżeli będą jacyś zielone ludziki, to żandarmeria wojskowa ma to załatwić. Ta doktryna, która teraz jest, to jest doktryna, że jeżeli wróg wejdzie i Niemcy, bo trzeba pamiętać, że większość społeczeństwa niemieckiego nie jest za obroną państw bałtyckich, Polski, że jak zrobiono statystyki, do tego Kanadyjczycy i Amerykanie są za pomocą bezwzględną, nie? Więc po prostu, że ta doktryna jest taka, że ona chroni Polskę przed tym, że nagle Rosjanie zajmują część terenu i z nimi prowadzimy petraktację. Nie, ta doktryna jest jasno postawiona. Rosjanie wchodzą i problem zaczyna się nie w walce z armią polską, tylko zaczyna się z okupacją i że oczywiście, że rząd chce, że jeżeli kraje bałtyckie zostaną zaatakowane, to rząd chce natychmiast też atakować rakietami i tak dalej, bo ja uważam, że to trzeba zrobić i że Rosjanie wejdą i się po prostu wejdą w bagno i że się to rozwlecze na całą Europę i że będzie grozić wojną światową. I to dla doktryny wojennej, wojny hybrydowej dla Putina jest akurat tego typu ustawienie, jest bardzo niewygodne. I jeżeli z Żagania został batalion czołgów przeniesiony do Miłosnej, oni, to przecież to jest paranoja i krytykują Macierewicza, bo mówią, że to nie jest nad samą granicą, tylko jest kilkaset kilometrów od granicy, a jeżeli będzie w Żaganiu, no to co to, oni zajmą to, kiedy, jak ta jednostka ma do Warszawy, nim dotrze, to może zostać zbombardowana już, nie? Ja myślę, że tu jest obrona kilku centrów, dobrze rozwinięta obrona terytorialna i że oni walczą ze całym społeczeństwem i dlatego nowoczesne technologie są po prostu dla też wojsk terytorialnych i ja myślę, że generałowie nie mogą się z tym pogodzić i to nie jest, oni mogą mieć też patriotyczne podejście i po prostu poza tym już są w określonym wieku. Obecny rząd dostosowuje doktrynę wojenną do tego, że wcale sojusznicy nam mogą od razu nie pomóc, a chodzi o to, że wojna będzie ciągła i wtedy ja i stąd moje poparcie jest dla tej doktryny. Natomiast co się dzieje, jakie są wypowiedzi ministra, jego problem, znaczy ten jego asystent, o który jest chyba do dyskoteki poszedł. Najbardziej znany chyba asystent w ogóle jakiegoś ministra. To jest, znaczy, drugorzędne, nie? Dla mnie, dlatego ja po prostu nie mam, patrzę w inny sposób. Ja jestem tylko majorem prostym, więc tutaj są wyższe stopnie i mogą na ten temat więcej powiedzieć. Między innymi o generałach rozmawialiśmy już w dzisiejszym wywiadzie z Chuliganem. Dziękuję ci. Ja również dziękuję. Obywatel, tak. Major Waldemar Fydrych był. Tak. Gościem tak. dzisiejszego wywiadu z Chuliganem w bunkrze Gauleitera Greisera. Przyznam, że dla happeningów akcji alternatywnej naszość w III Rzeczpospolitej zawsze pomarańczowa alternatywa była jakąś inspiracją. Bardzo ciekawe były, tak, tam z tym zatrzymaniem ciebie i wytoczeniem procesu, że Włodzimierz Iljicz Lenin. Tak. Okazało się, że jednak milicjant czy policjant pozostaje nadal dziełem sztuki. Tak. Zapraszam na kolejne wywiady z Chuliganem. Do zobaczenia.